Łukasz Borowiak poparł kandydata na senatora Komitetu Wyborczego Wyborców PL18 Sławomira Bocka. Dzisiaj odniósł się do tego Grzegorz Rusiecki, również ubiegający się o mandat senatorski. Prezydent Łukasz Borowiak zadeklarował poparcie dla Sławomira Bocka, podkreślał jednak, że jego zaangażowanie będzie związane nie z godzinami pracy w urzędzie. Pan prezydent Łukasz Borowiak, jak każdy obywatel tego kraju, ma prawo wyrazić publiczne swoje poparcie dla poszczególnego kandydata. Natomiast jestem przekonany, że jako prezydent nie powinien angażować się wprost w kampanię poszczególnych kandydatów. To nie jest tak, że prezydent miasta, wójt czy burmistrz jest prezydentem w godzinach urzędowania urzędu, a więc od godziny 7 do 15, bo tą funkcję pełni się przez cały czas. W przypadku prezydenta Borowiaka to zaangażowanie w kampanię widać, dodaje Grzegorz Rusiecki. Jednoznaczna deklaracja, gdzieś tam przedstawiona w jednym z wpisów na blogu, że kandydatura pana Sławomira Bocka jest dobrą informacją dla obywateli, w pewnym niekomfortowym stopniu stawia tych obywateli, dla których start pana Bocka nie jest dobrą informacją. Tak? No są, ja czuję się i wielu moich znajomych czuje się obywatelami i tego miasta, i tego kraju, i są obywatelami, a niekoniecznie przyjęli z zadowoleniem tą decyzję. A więc, tak jak wspomniałem, jestem absolutnie przekonany, że pan prezydent i każdy wójt, burmistrz ma prawo do publicznego wyrażenia swojej opinii odnośnie osoby, na którą będzie głosował, tak, którą chce popierać, natomiast wydaje mi się, że nie powinien się formalnie wprost angażować. Natomiast jest to moje zdanie, pan prezydent ma prawo mieć zdanie odmienne. Zadaliśmy pytanie, gdyby na czele miasta stał Tomasz Malepszy, to czy zdanie Grzegorza Rusieckiego byłoby tak samo stanowcze? Tomasz Malepszy w ciągu 16 lat, kiedy był prezydentem, w żaden sposób nie zaangażował się w żadną kampanię polityczną. Oczywiście takie poparcie na jednej czy drugiej konferencji było przekazywane poszczególnym kandydatom, natomiast nie przypominam sobie, aby wprost angażował się w kampanię któregokolwiek z kandydatów.